Robert, za tobą 4-dniowe testy DTM, przed tobą całe życie zmienione. Ten kalendarz miał oczywiście wyglądać zupełnie inaczej, ale na razie na początek o testach. Po pierwsze, czy jesteś zadowolony? Po drugie, czy jesteś czymś zaskoczony? Tak, no kalendarz będzie wyglądał zupełnie inaczej, jak zresztą nasze całe życie. Może nie całe, ale akurat część życia i ostatnie miesiące znacznie zmieniły też styl naszego życia. Dlatego też oczywiście kalendarze i serii DTM i Formuły 1 będą zmienione. Zadanie nie było już łatwe na samym początku, jakby łączyć dwa programy w jednym roku. Tym bardziej teraz będzie to naprawdę trudne zadanie. Jeśli chodzi o testy, jak to zawsze, nowa kategoria, dużo nowości, nowy zespół, Orlen Team Art. Jakby jesteśmy nowicjuszami w tych dosyć w trudnej serii, ponieważ seria jest bardzo specyficzna i z reguły rywale są bardzo doświadczeni, także na pewno nie będzie łatwo. Polscy kibice przyzwyczaili się do czasów w Formule 1, gdzie sekunda, dwie sekundy to jest przepaść na okrążeniu. Czy różnice, które Ciebie dzieliły teraz na Nürburgring od czołówki, są łatwiejsze do niwelowania w DTM-ie niż w Formule 1? Różnice, jeśli chodzi o stawkę w serii DTM, są jeszcze mniejsze. Można powiedzieć, że są wyścigi, są weekendy, gdzie cała stawka jest w granicy pół sekundy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ tak naprawdę ścigają się dwa producenci auta. Jest to BMW i inna marka. Z tego, co mówiłem wcześniej, zespoły znają te auta doskonale. Kierowcy mają dużo doświadczenia na danych torach, dlatego ta stawka jest naprawdę zbliżona. Na testach jeździłem w granicach 4,5 sekundy od czołówki i tak naprawdę jest to przepaść. Jedynym momentem, gdzie myślę, nasz rytm był zbliżony do czołówki albo nawet i lepszy, to było, kiedy padało. Padało niestety tylko przez godzinę, ale i tak to była okazja do wyczucia auta, do zobaczenia, jak auto się zachowuje, do poznania opon, ponieważ jednak, tak jak powiedziałem, wyścigi wyglądają dosyć podobnie. Ale jednak charakterystyka tych dwóch różnych kategorii jest zupełnie inna. Mówiłeś o zmienionych kalendarzach, o tym, że dopiero się dowiesz de facto, jak będzie wyglądało to twoje życie. Jest jasny priorytet pod tytułem na przykład jeśli jeździ DTM, to ja jestem na DTM-ie, czy to jeszcze jest do zdecydowania? Tak, no wychodzimy z trudnego okresu i tak naprawdę jest dużo znaków zapytania. W moim przypadku są to dwa różne kalendarze, dwa różne jakby też sporty. Oczywiście w Alfa Romeo Racing Orlen jestem trzecim kierowcą rezerwowym testowym, mam sporo zajęć. Z drugiej strony w Orlen Team Art się ścigam w nowej serii i momentami nie będzie to łatwe zadanie do jakby połączenia tych dwóch spraw. Dlatego też musimy usiąść razem z panem prezesem Obajtkiem, obgadać jasny program też nie tylko jakby moich startów, ale wizję tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Gdy już się znalazłeś na torze w Niemczech, przykładowo jak już znajdziesz się na torze Formule 1, jest tak, że koronawirus, te restrykcje utrudniają wam pracę, czy jednak jak już lądujecie na miejscu, to macie wszystko tak jak wcześniej? Formuła 1 planuje jakby wejście w taką bańkę, tak? Czyli w momencie, kiedy znajdujesz się w Austrii na pierwszym wyścigu, musisz pozostać z zespołem, czy też jest skazane pozostanie z zespołem przez na przykład 3 tygodnie, ponieważ mamy 2 wyścigi w Austrii, 1 na Węgrzech w przeciągu 3 tygodni. Dlatego też pomiędzy tymi weekendami jest ważne, żeby zostać na miejscu, ograniczyć kontakty. Z drugiej strony jednak musisz funkcjonować, także logistycznie nie jest to łatwe, ale cieszę się, że mogłem powrócić i powoli powracam do tego, co kocham i do mojej pasji. Wracając już do świata Formuły 1, tego zamkniętego w padoku, podczas przerwy spowodowanej epidemią dużo się działo, powiedziałbym, i na rynku zespołów, i na rynku kierowców. Jesteś osobą, która wnikliwie wszystko śledzi, każdy transfer, każdą plotkę. Czy ty, jak masz swoje miejsce, to już do tego podchodzisz spokojnie? Czyli moja rola jest dosyć jasna i jakby na dzień dzisiejszy rozpocząłem pracę na początku sezonu z Alfa Romeo Racing Orlen. Czy jestem zaskoczony? Nie, ponieważ decyzje transferów i jakby zatrudnienie kierowców bardzo często są podejmowane sporo wcześniej i może akurat te transfery, które się wydarzyły, były owocą jakby
tego, co się wydarzyło już 6-7 miesięcy wcześniej. Nie wiem, nie uczestniczymy w nich, ale tak to jest bardzo często. Są podpisane umowy dużo wcześniej, są jakby opcje, czyli w razie czegoś, wydarzenia się, pewnych wydarzeń, ten kierowca przychodzi do tego zespołu lub nie. Także nic się nie dzieje bez przyczyny w Formule 1 i bardzo możliwe, że gdybyśmy byli w trakcie sezonu, o tych transferach byśmy się dowiedzieli dużo później, ponieważ mówiłoby się o czymś innym. W Twoim przypadku masz w swojej historii, w swojej karierze taki moment, gdy jeszcze świat nie wiedział o Twoim przejściu, a Ty już wiedziałeś, że opcja jest dogadana 5-6 miesięcy wcześniej? Zdarzyło się tak. W niektórych przypadkach te opcje jakby wyszły na jaw, w niektórych przypadkach nie wyszły. Myślę, że w swoim życiu podpisałem dużo więcej kontraktów niż jest to oficjalnie powiedziane. Robert, bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci powodzenia i na torach DTM, i na torach Formuły 1 i do zobaczenia. Dziękuję. Życzę wszystkim zdrowia i do zobaczenia.